Cześć. Ola Nowacka. I Konrad Sienkiewicz. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Student News. Dziś w programie. Livebox Session z Akademickim Radiu Luz. Kolejna faza przygotowań Nowej Warszawy. Oto dojazd, czyli szybko, tanio i bezpiecznie do celu. Oraz making of etiudy filmowej, którą wyreżyserowała Dominika Gnatek. Livebox Sessions to projekt realizowany we współpracy Akademickiego Radia Luz i naszej telewizji. Ale co w nim takiego ciekawego? To jedyne w Polsce koncerty studyjne, które możecie usłyszeć na żywo na antenie radia, a później zobaczyć z nich prawdziwą realizację telewizyjną. Studio Nagrań Politechniki Wrocławskiej znowu gorąco. Projekt Livebox Sessions wrócił na antenę Radia Luz. Tym razem zagra dla Was Donat. Ale pamiętajcie, to wszystko możecie nie tylko usłyszeć, ale także zobaczyć. Oczywiście dzięki telewizji studenckiej Styk. Będzie się działo. Ten sezon rozpoczął Janek Samołek, a przed nami jeszcze takie zespoły jak Fuka Lata, Neony z sekcją dętą naczyń połączonych oraz Synaptime, którego wokalistą jest Waldemar Kasta. Ale Livebox to nie tylko wrocławskie zespoły. Tym razem odwiedził nas Donat z Poznania. Są już z nami nasze Donaty, świeżo po koncercie. Powiedzcie, czy łatwiej gra się dla publiczności, dla żywej publiczności, czy dla tej przed radioodbiornikami? No przykro nam, ale dla tej, którą widzimy, która stoi przed nami, żywa osoby, naprawdę. Zespół się rozwija naturalnie, także to, co my gramy, odzwierciedla to, czego słuchamy i nasze jakieś fascynacje i nasz rozwój, nie tylko muzyczny. Także myślę, że to będzie się trochę zmieniać. Nie wiemy, jak mocno. A kiedy będziemy mogli usłyszeć Waszą pierwszą płytę? To znaczy szykujemy się i w przyszłym roku chcielibyśmy wejść do studia właściwie na początku roku. Szukamy sponsorów aktualnie, znaczy jedna osoba jest zainteresowana, ale zobaczymy, jak się dogadamy i na ile nas pani lubi tak naprawdę, więc będziemy się starać, no bo chcemy mieć porządną płytę, chcemy, żeby te nasze kawałki zostały uwiecznione, tak? I żeby brzmiały takie, jak mamy je w głowie, przynajmniej. Także na pewno chcemy to zrobić w końcu. Tak, tak. Zapytam teraz trochę przewrotnie. Przyjechaliście aż z Poznania. Dlaczego? Dlaczego przyjechaliście do Livebox Sessions? Ale to jest aż 140 km, to jest strasznie blisko. Czy biorąc pod uwagę tą drogę, no to aż, nie? No to znaczy fakt, że czasowo nie przekłada się na kilometry. Jesteście fajni, no fajnie. No to jest, właśnie. No. Widzieliśmy, słyszeliśmy. No, skoro wy jesteście fajni, my też jesteśmy fajni. To zaproście teraz widzów do oglądania materiału filmowego z koncertu. Słuchajcie, słyszeliście, teraz musicie zobaczyć, także czekajcie i jak już będzie to video, to musicie zobaczyć materiał z Livebox Sessions. Sprawdzajcie poczynania projektu Livebox Sessions także na 91,6 FM, czyli w Akademickim Radiu Luz na żywo. Jak stare zamienić w nowe? Projekt New Warsaw nabiera pełniejszych kształtów, co z pewnością zadowoli koneserów oryginalnego samochodowego designu. Realizowany niemal od roku projekt New Warsaw wszedł w kolejną fazę. Obecnie przygotowywany jest model w skali 1:1. Siedzimy tutaj od samego rana praktycznie do wieczora i szlifujemy w kilka osób. No, aktualnie mamy już obłożone to żywicą, także jest tutaj włókno, na to oczywiście szpachla, także wszystko teraz szlifowanie, później kontrolki przeprowadzają co chwilę, znów szlifowanie, znowu szpachla i tak dalej, i tak dalej. No, w przeciągu mam nadzieję, że 2 tygodni już będziemy mieli wszystko skończone. Następnie wsadzam tutaj 22-calowe felgi Lexani i samochód będzie gotowy. Przynajmniej model 1:1, a w międzyczasie po cichu budujemy już gotowe auto. Model w skali 1:1 odgrywa ważną rolę w całym projekcie. To na nim widać wszystkie niedoskonałości i niedociągnięcia, które wychodzą dopiero w praktyce. Wcześniej były niemożliwe do wychwycenia na komputerze. Na tym modelu możemy jeszcze znaleźć pewne poprawki na gotowym już samochodzie, żeby nie popełnić przede wszystkim jakiegoś błędu stylistycznego.
budujemy osobno auto, tak, ale dopiero zaczynamy wchodzić na nadwozie. Także tutaj coś, powiedzmy, jakaś linia nie do końca jest okej, coś nie pasuje, zmieniamy to już na tym modelu i przenosimy te poprawki już na gotowy samochód. Naprawdę tutaj bardzo dużo rzeczy wyszło, które, mówię, nie wychodziły w komputerze, które fajnie w komputerze widać wszystko ładnie i tak dalej, ale jednak dopiero na żywo wiele rzeczy zostało zmienionych. W podróży, jak to w życiu, najważniejsi są ludzie. Oszczędność, wygoda, bezpieczeństwo. To nie wszystkie argumenty, które zachęcają coraz szersze grono użytkowników do korzystania z usług strony otodojazd.pl. Nawet przy obecnych cenach paliwa jesteśmy w stanie dość mocno obniżyć koszty podróży. Sposobów na to jest wiele, jednak najprostszy to wypełnienie wszystkich wolnych miejsc w swoim samochodzie. Im więcej ich zapełnimy, tym bardziej rozłożą nam się koszty podróży. Takie działanie to carpooling, który w Polsce zaczyna być coraz bardziej popularny, głównie za sprawą serwisów internetowych, takich jak choćby otodojazd.pl. Dodatkową zaletą takiego działania jest ochrona środowiska naturalnego, bo jak wiadomo, jeden samochód zamiast pięciu na drodze to mniej zanieczyszczeń, ale to nie koniec zalet carpoolingu. Carpooling to także nowe znajomości i przyjaźnie podczas wspólnych tras. Ludzie chcą się łączyć, ludzie chcą się poznawać, obcować ze sobą, to też jest jeden z czynników. Serwisy tego typu mają na celu tworzyć pewną społeczność, która poszukuje nie tylko szybkiego i tańszego transportu, ale także ciekawego towarzystwa. Twórcy otodojazd.pl Szymona Banasia do utworzenia takiej inicjatywy, jak sam przyznał, zainspirowało życie. Skończyłem studia, Politechnikę Wrocławską zresztą, i wróciłem do domu. Do Leśnicy, stamtąd zacząłem dojeżdżać do pracy, no i zaczęło być to po prostu kosztowne. Dlatego poszukiwał znajomych, by do Wrocławia jeździć wspólnie, po czym wpadł na pomysł utworzenia serwisu, który będzie kojarzył takie osoby, których, jak podejrzewał, w całej Polsce jest zdecydowanie więcej. Carpooling często okazuje się być tańszą alternatywą niż przejazdy komunikacją zbiorową i z reguły szybszym dotarciem do celu. Carpooling promują niektóre kraje, ale także w Polsce są miasta, które sprzyjają takiej inicjatywie. Są już kraje na świecie, które wprowadzają właśnie pewne restrykcje co do ruchu na drodze, czyli uprzywilejowanie pojazdów, które są wypełnione osobami. Z tego, co mi wiadomo, na dzisiaj w Polsce już są dwa miasta, które zezwoliły mocno wypełnionym autom, tak to nazwę, na poruszanie się po buspasach. Być może takim tropem pójdą kolejne miasta. W Polsce i na świecie na korki narzeka chyba każdy kierowca, dlatego próba zmniejszenia ilości aut na zatłoczonych ulicach dużych aglomeracji spodoba się wszystkim, a najbardziej ekologom. Większość studentów sesja przyprawia o dreszcze. Jednak na każdej uczelni przebiega ona inaczej. Szczególnie interesująco wygląda w szkołach filmowych. Przykładem takiej pracy egzaminacyjnej jest film pod tytułem Służąca w reżyserii Dominiki Gnatek. Sesja studentów Politechniki czy Uniwersytetu kojarzy się jednoznacznie. Długie chwile spędzone przed książkami, notatkami, w samotności. Inaczej wygląda to w szkole filmowej. Zobaczcie, jak zaliczyć pierwszy rok reżyserii. Pierwszym etapem takiej naszej pracy na studiach reżyserskich, jeżeli chodzi o zajęcia z filmu fabularnego, to jest napisanie scenariusza. Ten scenariusz bardzo, bardzo długo się klaruje, czyli jesteśmy w tym momencie na ostatnim etapie. Po całym roku tak naprawdę pracy nad scenariuszem robimy teraz etiudę. Jest to film bez słów, czyli wszystko, co się dzieje, trzeba pokazać bez użycia dialogów. Twój celowy zabieg, czy tego wymagali profesorowie, żeby tak to wyglądało? Tego wymaga nasz pan profesor. Pierwszy raz się stykam z taką pracą właśnie przed kamerą, gdzie nie ma ani słowa i trzeba sobie poradzić jakimiś innymi środkami. Ten film ma 3 dni zdjęciowe. Tyle poświęcamy. Na pierwszym etapie aktorów wybierałam głównie wizualnie. Szukałam osób, których twarze byłyby w stanie oddać mniej więcej charakter postaci, tym bardziej, że jest to film bez słów, więc ta charakterystyka twarzy była dla mnie dosyć ważna. Moim obowiązkiem jest przygotowanie wszystkich postaci, ucharakteryzowanie ich, znalezienie dla nich kostiumu, ustalenie wszystkiego, począwszy od fryzur, przez makijaże. Akcja! Jest to historia pokojówki zakochanej w swojej pracodawczyni i w momencie, kiedy do pani domu wprowadza się kochanek,
pokojówka jest zdeterminowana, żeby się go pozbyć. Moja postać to służąca, która w latach 30. XX wieku pełni służbę u swojej pani, młodej, atrakcyjnej kobiety. Młoda, atrakcyjna kobieta, która ma wszystko, służącą, piękny dom, dobrą pracę, no i brakuje do tego kompletu przystojnego mężczyzny. To jest facet, który wprowadza się do zamożnej kobiety. Jak gdyby bardziej rola kochanka. Właściwie śmiejemy się, że to jest rola ham domu, bo jest tutaj jakąś taką czarną dosyć postacią i jego zachowania są, powiedzmy, prostackie jak na tamte czasy. Okazuje się, że służąca i mężczyzna mają konflikt interesów. Zaczyna się konflikt, czyli walka o względy pani domu. Na dobrą sprawę ten konflikt gdzieś tam dość smutno kończy się dla mojej bohaterki. Pozostaje sama. Student News to już wszystko. Oglądajcie nas i do zobaczenia.